Stadion.net prezentują stadionowe perełki z niższych lig w Polsce. Dogrywka, część pierwsza. Czołem! Zauważyliśmy, że nasz filmik traktujący o najciekawszych obiektach spoza poziomu centralnego szczególnie przypadł Wam do gustu. Dość powiedzieć, że w przeciągu zaledwie miesiąca przekroczył on barierę 100 tysięcy wyświetleń. Nie pozostało nam zatem nic innego, jak przygotować dogrywkę z udziałem kolejnych 15 aren, które naszym zdaniem wyróżniają się na stadionowej mapie Polski. Tym razem obiekty uszeregowaliśmy rosnąco według ich pojemności. Zanim przejdziemy do głównej części filmiku, chcielibyśmy prosić Was o zasubskrybowanie naszego kanału, a także o pozostawienie lajka oraz komentarza pod tym materiałem. A tymczasem naszą stadionową podróż zaczynamy od zachodu Polski, gdzie wita nas Stadion Klonu Babimost. Pojemność 540. Klon Babimost. Klasa B. Grupa Zielona Góra. Babimost to historyczne miasteczko położone niedaleko Zielonej Góry. I choć rozmiarem nie imponuje, to zbudowało jeden z najlepszych kompleksów sportowych w tej części kraju. Znajdziemy tutaj między innymi halę widowiskowo-sportową, fitness park oraz przede wszystkim stadion piłkarsko-lekkoatletyczny. Obiekt powstawał od 2012 roku, gdy zrealizowano boisko wraz z bieżnią. Dwa lata później dołączył dwukondygnacyjny budynek zaplecza sportowego. Trybunę dobudowano zaś w 2015 roku, dzięki czemu stadion dysponuje teraz w całości krytą widownią. Stadion miejski w Barcinie. Pojemność 672. Dąb Barcin. Klasa A. Grupa Bydgoszcz 2. Kompozycyjnie jest jedyny w swoim rodzaju. Obiekt w Barcinie powstał na skarpie, w której utworzono zespół tarasów wyciętych szarymi ścianami oporowymi. Budowa ruszyła na początku 2014 roku. Mimo półrocznego opóźnienia, w połowie października 2015 roku lokalni kibice w końcu mogli cieszyć oko powstałą trybuną. Zlokalizowana na południu widownia oferuje widok na zieloną okolicę, ale nie jest jedynym istotnym elementem stadionu, jako że na zachodzie powstał spory pawilon sportowo-rekreacyjny. Jest też miejsce na scenę koncertową, a z bieżni lekkoatletycznej i boiska mogą korzystać mieszkańcy. Stadion Polonii Marklowice. Pojemność 880. Polonia Marklowice. Klasa A. Grupa Rybnik. Znajdujemy się zaledwie 20 km od granicy polsko-czeskiej, gdzie wita nas kolejny obiekt posiadający, chciałoby się powiedzieć, zaledwie jedną trybunę. W tym materiale stawiamy jednak na jakość, a niekoniecznie na liczbę krzesełek na trybunach. Na stadionie w Marklowicach wszystkie miejsca na trybunie głównej są zadaszone. Po przeciwległej stronie znajdziemy ciekawie wycięty wzór prezentujący nazwę klubu wraz z herbem gminy. Pod nim zaplanowano miejsce dla około 200 żółto-niebieskich siedzeń, które odpowiadają barwom klubu spod Wodzisławia Śląskiego. Stadion Bronisława Bagińskiego. Pojemność 960. CRS Pogoń Barlinek. Klasa okręgowa. Grupa Zachodniopomorska 4. Przemierzamy ponad 500 km na północny zachód. Ale powiemy jedno. Było warto. Stadion miejski w Barlinku to być może jeden z najpiękniej położonych obiektów sportowych w Polsce. Tuż za północnym łukiem bieżni znajdują się wody jeziora Barlineckiego, podczas gdy za południowym – plaża miejska. Nie zmieni tego nawet widok psa wykonującego rzut rożny. Chwila, co on tam robi? Zanim utworzono ten wielofunkcyjny obiekt, zburzono pierwotny stadion, a w latach 2010-11 za około 8 milionów złotych odbudowano go w nowej formie. W chwili nagrania tego filmiku trwa tam kolejna modernizacja, w ramach której budowane jest pokaźne zaplecze. Mimo opóźnień inwestycja ma zakończyć się na początku 2023 roku. Stadion Wiktorii Sulejówek. Pojemność 1240. Wiktoria Sulejówek. Czwarta liga. Grupa Mazowiecka. Na Mazowszu nas jeszcze nie było.
Dlatego czym prędzej zmierzamy do podwarszawskiego Sulejówka. Tutejszy stadion otulony przez pobliski las historycznie był wielofunkcyjny, zbieżnią, za to bez stałych trybun dla kibiców. Zmiana przyszła w latach 2009-2010, gdy kosztem prawie 25 milionów złotych powstał od podstaw obiekt z trybuną i boiskiem treningowym. Ciekawie zwieńczona konstrukcja dachu przypomina wyglądem ptaka rozpościerającego skrzydła nad widzami. W przeszłości podczas zgrupowań gościły tu drużyny ligowe, reprezentacje narodowe Polski oraz kadra Rosji podczas Euro 2012. W bezpośrednim otoczeniu stadionu pierwotnie miała powstać także Akademia Piłkarska Legii Warszawa. Eger, stadion Andrzeja Biedrzyckiego. Pojemność 1500. Tęcza Biskupiec. Czwarta Liga. Grupa Warmińsko-Mazurska. Z okolic stolicy udajemy się na północ, do Warmii, gdzie czeka na nas najnowszy stadion w całym zestawieniu. Biskupiec to ponad 10-tysięczne miasto, a odnowiona arena była potrzebna tam na wczoraj. Słowo stało się ciałem 29 maja 2022 roku, kiedy to otwarto zmodernizowany stadion, będący niewątpliwie jednym z najciekawszych w całym województwie. Zielono-niebieskie krzesełka są częściowo zadaszone, lecz największe wrażenie robi tu skala inwestycji. Estetycznie prezentuje się nowe boisko treningowe wraz z trybuną, a także budynek klubowy, który spogląda na obie murawy. Kontrowersje wśród mieszkańców budzi za to nazwa stadionu, której człon odnosi się do nazwy firmy mającej swoją fabrykę w Biskupcu. Lokalni kibice wystosowali nawet skargę do Rady Miasta w sprawie, ich zdaniem, bezprawnie nadanej nazwy obiektu przez tamtejszego burmistrza. Stadion Włodzimierza Smolarka. Pojemność 2086. Sokół Aleksandrów Łódzki. Czwarta Liga. Grupa Łódzka. Legenda polskiej piłki Włodzimierz Smolarek urodził się w Aleksandrowie Łódzkim, gdzie stawiał swoje pierwsze kroki jako zawodnik. Gdyby żył, były napastnik Widzewa z pewnością nie skojarzyłby obecnego stadionu z obiektem z jego czasów, gdyż ten został kompletnie przebudowany w latach 2012-13. Powstała wówczas zachodnia trybuna główna z niezależnym zadaszeniem, a drugą, żelbetową, dostawiono na północy. Na południu znalazł się za to parking i budynek z zapleczem. W odróżnieniu do obiektu sprzed modernizacji zlikwidowano tutaj między innymi bieżnię lekkoatletyczną. Dozbud Arena. Pojemność 2100. Ząbkowia Ząbki. Czwarta Liga. Grupa Mazowiecka. Wracamy pod Warszawę. Stadion w Ząbkach posiada trybuny z dwóch stron boiska, choć część z nich to konstrukcje tymczasowe, postawione jeszcze w 2009 roku dla spełnienia pierwszoligowego minimum. Najważniejsza zmiana przyszła w latach 2010-2012. Powstała wtedy pokaźna trybuna główna z zadaszonymi miejscami dla 1783 osób i zapleczem sportowo-administracyjnym. W 2015 roku zamontowano Jupitery, które swoim natężeniem, 3000 luksów, przewyższają moc oświetlenia na obiekcie Legii czy Stadionie Narodowym. Dzięki budowie nowej trybuny południowej można było usunąć tymczasową trybunę wschodnią, gdzie powstał dodatkowy parking. W tym miejscu chcielibyśmy zachęcić Was do pozostawienia komentarza pod tym filmem, a także do zostawienia łapki w górze. Oprócz tego zauważyliśmy, że ponad 90% naszych widzów nie subskrybuje jeszcze tego kanału. Dając nam suba i klikając w dzwoneczek, nie ominą Was kolejne materiały, a jednocześnie wspomożecie nasz rozwój na YouTubie. Stadion Astry. Pojemność 2500. Astra Krotoszyn. Piąta Liga. Grupa Wielkopolska 3. Pamiętacie, jak w przypadku stadionu w Biskupcu mówiliśmy, że zainaugurowano go najpóźniej ze wszystkich przedstawionych na tym filmiku? To wciąż prawda, bo obiekt w Krotoszynie otwarto dosłownie dzień wcześniej.
kompleks sportowo-rekreacyjny na miejskim Błoniu, tuż nad jeziorem Odrzykowskim, został w praktyce postawiony od nowa w latach 2019-2022. W miejscu zburzonego starego stadionu miejskiego powstał obiekt z jedną trybuną o pojemności 2,5 tysiąca miejsc, zdolny organizować mecze piłkarskie i zawody lekkoatletyczne również po zmroku. Na całe szczęście stadion ma gospodarza w postaci Astry, chociaż klub w połowie sezonu 2021-22, tuż przed inauguracją areny, rozważał nawet wycofanie się z rozgrywek. Stadion Wigier. Pojemność 2910. Wigry Suwałki. Czwarta Liga. Grupa Podlaska. Wielu kibiców z pewnością zdziwi fakt, że w naszym zestawieniu umieszczamy obiekt, na którym w maju 2020 roku rozgrywano mecz barażowy o awans do Fortuna pierwszej ligi. Niestety w związku z problemami finansowymi Wigry Suwałki nie przystąpiły do rozgrywek E-Winner drugiej ligi w sezonie 2022-23. Mimo że zarówno na drugim, jak i trzecim poziomie rozgrywkowym stadion położony w polskiej stolicy Zimna nie wyróżniałby się pod względem pojemności, to lokalizacji nad zalewem Arkadia zdecydowanie można mu pozazdrościć. W latach 2010-11 powstała tu zupełnie nowa dwupoziomowa trybuna główna z zadaszeniem dla 1100 osób. Od lat wiele mówi się o potrzebie przebudowy przeciwległej części stadionu. Jednak póki co szanse są na to znikome. Stadion Kazimierza Dejny. Pojemność 3291. KP Starogard Gdański. Trzecia Liga. Grupa druga. Stadion miejski w Starogardzie Gdańskim został gruntownie przebudowany w latach 2010-2011 za sumę około 14 milionów złotych. Dysponuje on dwiema trybunami o kształcie zakrzywionej litery L, większą na zachodzie i niższą na wschodzie. Nie tylko nazwa obiektu została zadedykowana najbardziej znanemu sportowcowi ze Starogardu. Wszak na jednym z krzesełek w sektorze B Kazimierz Dejna w formie rzeźby dosłownie obserwuje wydarzenia na boisku. W mieście wytyczony został nawet specjalny szlak obejmujący miejsca związane z wychowankiem lokalnego włókniarza. A tuż obok stadionu niedługo powstać ma Centrum Sportowo-Edukacyjne, również imienia Dejny. Stadion ŁKS Łomża. Pojemność 3579. ŁKS Łomża. Czwarta Liga. Grupa Podlaska. Stadion wkomponowany w zakole Narwi powstał na północy Łomży w 1932 roku, zastępując ruiny spalonego tartaku. Budowany wspólnymi siłami mieszkańców, armii i sportowców, obiekt był wizytówką jednego z najlepszych zespołów sportowych w przedwojennej Polsce. Stadion nie przetrwał II wojny światowej, a odbudowa zaczęła się od nowej trybuny zachodniej w latach 50. Istniejące dziś trybuny powstały już w XXI wieku. Najpierw nowa wschodnia w latach 2006-2007, a później zachodnia, której montaż zakończył się na początku 2011 roku. Łączny koszt modernizacji wielofunkcyjnej areny zamknął się w 27 milionach złotych. Stadion Inowrocławskich Olimpijczyków. Pojemność 3584. Kujawia Inowrocław, czwarta liga, grupa kujawsko-pomorska. Wirtualne podium otwiera obiekt, który to miano zapewnił sobie dzięki różnicy 5 krzesełek, które pozwoliły mu przebić pod względem pojemności stadion ŁKS-u. Gdyby ten ranking układany był według głosów redakcji, kto wie, jakie byłyby ostateczne rozstrzygnięcia. Na stadionie w Inowrocławiu w kwietniu 2012 roku odbyły się pierwsze zawody sportowe po trwającej w latach 2009-2011 modernizacji. Kosztem ponad 11 milionów złotych powstała przede wszystkim masywna trybuna główna z zapleczem dla sportowców i zarządcy obiektu. Wokół boiska z bieżnią również znajdziemy niewielkie sektory, które przyczyniają się do imponującej jak na standardy czwartej ligi liczby krzesełek.
Co ciekawe, przed 2012 rokiem, zanim nadano mu patronat inowrocławskich olimpijczyków, stadion posiadał nazwę numeryczną, dzięki której można było odróżnić go od innych obiektów OSIR. Stadion OSIR Włocławek, pojemność 4980, Włocławia Włocławek, czwarta liga, grupa kujawsko-pomorska. Mówiliśmy coś o imponującej liczbie krzesełek na piątym szczeblu rozgrywkowym? To nic, bo nawet w obrębie tej samej ligi znajdziemy drużynę lokalnego rywala ekipy z Inowrocławia, a więc Włocławie, która może pochwalić się obiektem na blisko 5000 miejsc siedzących. Zanim przeprowadzono jego gruntowną renowację w latach 2011-2014, zapisał się on na kartach historii polskiego sportu dzięki organizacji Superpucharu Polski, w którym po raz pierwszy przeprowadzono serię rzutów karnych. W 1991 roku górą był GKS Katowice, a na wielką imprezę sportową na włocławskiej arenie czekano blisko 30 lat. W 2020 roku na odnowionym stadionie OSIR zorganizowano 96. Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Na domowym obiekcie Włocławi znajdziemy między innymi 1814 miejsc pod dachem, 6 masztów oświetleniowych oraz 800 miejsc parkingowych wokół stadionu. Co ważne, w trakcie projektowania dużą uwagę przywiązano do przystosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stadion Energii, pojemność 5000, Energia Kozienice, piąta liga, Grupa Mazowiecka 2. Pewnie nie spodziewaliście się, że gospodarzem obiektu o największej pojemności w tym zestawieniu będzie drużyna z 6. poziomu rozgrywkowego. Pójdziemy nawet o krok dalej, bo gdy pod koniec 2004 roku zainaugurowano wielofunkcyjny stadion w Kozienicach, klub jeszcze nawet nie istniał. No dobra, istniał, ale jako MKS Kozienice, który w trakcie sezonu 2006-07 wycofał się z rozgrywek ówczesnej trzeciej ligi i został rozwiązany. Dwie pozornie bliźniacze trybuny znajdują się na wschodzie i zachodzie. Zasadnicza różnica pomiędzy nimi to konstrukcja. Zachodnia jest żelbetowa, zaś wschodnia oparta o nasyp. Obiekt służy także, uwaga, strażakom, dzięki specjalnej 13-metrowej wieży. Ze względu na świetne warunki do uprawiania wielu dyscyplin oraz najwyższej klasy infrastruktury, uważany jest za jeden z najnowocześniejszych obiektów sportowych na Mazowszu i przez lata zawstydzał pod względem zaplecza wszystkie warszawskie obiekty. I tym samym kończymy już pierwszą część dogrywki, w której zaprezentowaliśmy Wam 15 niezwykle ciekawych stadionów z niższych lig w Polsce. Jeśli będziecie w pobliżu któregoś z nich, nie zapomnijcie zrobić fotki i oznaczyć nas w social mediach. Który z zaprezentowanych stadionów ujął Was najbardziej? Dajcie nam o tym znać w sekcji komentarzy, a my słyszymy się już w kolejnym materiale. Cześć!